My żyjemy w takim świecie, ale nie musimy żyć razem z tym światem. Ten świat ma pewien ton, tunel czasowy, czy linię czasową, i ten świat idzie w pewnym kierunku, albo wierzy, że idzie w dobrym kierunku. My możemy iść każdy po swojej własnej linii czasowej, nie wierząc, tylko tworząc na wzór i podobieństwo Stwórcy, który nas stworzył na swoje podobieństwo jako Stwórców, i tworzymy sobie nasze życie i nasz tunel czasowy, naszą linię czasową, i nie musimy żyć razem z tym światem, bo możemy przeniknąć ten świat jako przechodnie i wrócić tu lub nie. Prawda? Nie musimy żyć razem z tym światem. Wszystko w porządku? Porządek jest podstawą życia we wszechświecie, w którym żyjemy. Porządek po grecku to jest kosmos. To słowo. Kosmos to jest porządek. To na przykład jak mówimy do kogoś, nie mówimy do kogoś, ale ty masz kosmos w domu, to mówimy, co ty masz za bajzel. Słowo bajzel jest niemieckie, austriackie. Zostali Austriacy po sobie, bo bajzel po angielsku to jest pub. Naprawdę. I pewna hrabina, pierwsza holopatka w Austrii, w ogóle w niemieckojęzycznej strefie, którą ja poznałem i o której przyjmowałem pierwszych pacjentów z Salzburgu, powiedziała mi: dziś po południu zabiorę ciebie do mojego bajzla. Ich nehme dich Roma zu meinem Bajzel. Ja, ona jest taka naprawdę kobieta, że mnie zaskakiwała parę razy, nawet w garażu. Dobra, nie wchodźmy. I teraz ja sobie, co ona wymyśliła, to Bajzel, to... To nie, że idzie dwóch kolegów gdzieś tu bajzel, definitywnie, ale bajzel. Jedziemy, piękne miejsce, miasteczko, gdzie się urodził Lehar, tenże operetki pisał. Ona zatrzymała tego Mercedesa i ja wychodzę, znaczy jest bajzel napisane. Bardzo elegancki pub, gdzie można pić dobre piwa, dobre wina i coś zjeść. To jest bajzel, po niemiecku. U nas to jest pejoratywne, jak ktoś ma bajzel w domu, prawda? Bo to jest inny porządek niż kosmiczny porządek, dlatego to jest jak bajzel. W duchu nie ma bajzlów już. I nikt nie chodzi się nachlać i złapać jakąś dziewczynę i dać jej 100 szylingów czy czegokolwiek. A tak było kiedyś, ludzie tak żyli i to było naturalne. Żony gotowały kolację, mąż w czasie z bajzlu tam wychodził, żeby zdobrzyć na usnąć, fajne haksy zjeść w domu. Tak ludzie żyli w Czechach, w Austrii, wszędzie, gdzie była cywilizacja europejska. Jeszcze przedwczoraj tak wyglądała Europa. Jak ktoś miał syfilisa, to się pytał kolegi, gdzie ty chodzisz? No to profesor von Duppenstein, on też tam poszedł. I to było normalne. Ale to nie znaczy, że pomimo tego wszystkiego kultura się zaczęła nie w Ameryce, tylko stąd, z Europy. Z Europy poszła kultura do Ameryki. Dlatego Amerykanie nie mówią nigdy, znaczy nie mówią Europa, tylko mówią Old Continent, ze starego kontynentu. Nazwy, których używamy, są nazwami nabytymi. Jeżeli ja na przykład bym się urodził w jakiejś rodzinie i by mi popryskano mnie tam wodą i zrobiono jakieś rytuały,
ja bym wierzył na przykład, że jestem katolikiem. Gdyby mnie zanurzono gdzieś w jakiejś sadzawce albo w rzece i by mi powiedzieli, że ja należę do kościoła augsburgsko-luterańskiego, to ja bym wierzył do dziś w to, że jestem. Chodziłbym na zbory, śpiewałbym jakieś pieśni z nimi i tak dalej. Jakbym ja się urodził, powiedzmy, w pewnej tej, i bym powiedzieli, że ja jestem Jehudi i teraz jest takie i takie święto i razem z mężczyznami ja muszę odtańczyć pewien taniec i odśpiewać z Biblii pewne wersety. Ja bym to robił. Na dworze by było 40 stopni Celsjusza, ja bym miał na głowie futrzaną czapkę, pod spodem jarmułkę i byłbym w stroju szlachcica polskiego z 1560 roku. To, w czym chodzą ci ludzie, to jest strój polskiej szlachty. Oni od tamtego czasu to ubierają na siebie i wierzą, że bym był maleńki, ubraliby mi hałacik, jarmułkę, czapeczkę. Ja bym tak chodził i wierzył w to, że ja jestem tym, co mi zasugerowano. Ale każda sugestia jest kłamstwem. Opowiem wam coś śmiesznego na ten temat. Kiedyś pojechałem do Jerozolimy i jak przybyli Polacy, Rosjanie i tak dalej, przed Sylwestrem sprowadzono małe czapeczki czerwono-białe z pomponikiem, takie jak ma ten... Tak, święty Mikołaj. Ci ludzie nic nie wiedzą o świętym Mikołaju. Wprawdzie w Ameryce mówili, że on będzie Mikołaj, kiedyś był pedofilem, bo tylko grzecznym dzieciom dawał prezenty, ale ja nie wiem i nie wnikam w to. Śmieszne było to, że idzie rodzina bardzo religijnych, ortodoksyjnych Żydów. Mają przeważnie czworo, pięcioro dzieci. Każdy miał czapeczkę Mikołaja na głowie, bo oni myśleli, że na zimę trzeba dzieciom takie czapeczki kupować. Nie wiedząc w ogóle o co chodzi, pełno Mikołajów maleńkich chodziło po Jerozolimie. Bo oni uwierzyli, że to jest matki kupowały, bo oto ciepłe jest, główkę mu ubrali i Mikołaj chodził po Jerozolimie. Ludzie robią różne rzeczy bezmyślnie, dlatego ja o tym opowiadam. Wyście przyszli dziś wieczorem, za co wam bardzo dziękuję, i kupiliście moje książki, za co też wam bardzo dziękuję. Przyszliście tu świadomie. Tu są wolne krzesła, na którym nie siedzą ci, którzy stracili ten wieczór. Nie dlatego, że ja daję wykład, dlatego, że się zainteresowali czymś innym, niekoniecznie czymś złym. Może polityką, może kto wygrał bejsbola, może piłka nożna, może ktoś poszedł, ja wiem, na spotkanie z jakimś cudotwórcą. Są różne rzeczy, ludzie mogą robić. To nie jest istotne. Ktoś, kto teraz nie siedzi na tych pustych krzesłach, nie przyszedł, żeby czegoś nie usłyszeć, żeby w tym czasie usłyszeć coś innego, dowiedzieć się czegoś innego. Nie wartościujemy dobrze, źle, to jest bardzo ludzkie. Bądźmy boscy i przestańmy wartościować. Każdy ma prawo studiować życie seksualne mrówek na przykład. Ale to nie znaczy, że my też chcemy. My w tym czasie możemy... Czas nie istnieje, my tworzymy sobie czas na coś. Tak to jest. My tworzymy sobie przyszłość, tworzymy sobie czas na coś. Jak mnie zamknięto na 2 lata w NRD za to, co nie odpowiadało diabelskiemu prawu w NRD, że nie wolno pomagać ludziom, którzy nie chcą tam mieszkać. Jak to mówi, ja nie chcę tu mieszkać, nie wolno stąd wyjechać. To ja się postaram uciec, to jest też karalne. No to on postanowił w nocy, nikt nie widzi, pobiegnie do muru, przeskoczył. Tam były fotokomórki, strzelano w plecy. Teraz to jest nie w porządku. Ja w tamtym czasie myślałem, że ja mam prawo się wtrącać w takie rzeczy. I wtrącałem się. Ja przeżyłem NRD tylko dlatego, że ja oskarżałem i tego, że mnie przesłuchiwał, wyście nie macie prawa, wy to, wy tamto, wy tego.
I on zawsze, wiecie, jak pies czasem się przygląda, on zaczął patrzeć na mnie, patrzeć. I ja dzięki temu przeżyłem, wtedy ego mi służyło. On myślał, że jestem nienormalny. Tylko że on wiedział, że jestem nienormalny, był przekonany. Ja nie wiedziałem, jak on mnie widzi. Minęło wiele lat. Ja jestem gdzieś na Florydzie i coś mi się przypomniało z tego NRD. I nagle, aha, zrozumiałem, dlaczego mnie tam nie zabito. Tylko sprzedano. Jestem towarem, ja znam moją wartość. Oni myśleli, że ja jestem nienormalny, że jestem może schizofrenikiem albo coś. Więc postanowili mnie sprzedać Niemcom Zachodnim. Nie Izrael i nie Polska nie kupili mnie. Niemcy Zachodnie mnie kupiły. Za 40 tysięcy marek. Tak jak Mercedes bez dachu w tamtym czasie. 430 SLC to ja. Można się na mnie przejechać. To jest propozycja. Nie do odrzucenia. Słuchajcie. Mnie oskarżono o handel ludzkim towarem, bo ja pomogłem komuś uciec. To nawet był Polak, a nie ich obywatel. To był Polak, brat mojego kolegi, z którym myśmy mieli firmę we Frankfurcie. Mnie oskarżono o pomoc ucieczce, obywatela. Nie było napisane Polnisze, tylko obywatela. Sprzedano moją teczkę na Zachód, Zachód mnie kupił, czyli wziął udział w handlu ludzkim towarem, tak jak ci Rzymie sprzedawali. Oskarżono mnie o handel ludzkim towarem, choć nie znaleziono przy mnie żadnych dowodów na to, że jakieś pieniądze, jakieś coś, bo jak ja wchodziłem do Berlina Wschodniego, nie wziąłem żadnych pieniędzy ze sobą, bo wiadomo było, że mnie ograbią przy wejściu już. To nie wziąłem. Wziąłem, żeby wejść, załatwić i wyjść. Taki miałem plan. Nagle nałożono na mnie plan 2 lata wewnątrz. I widziałem to od wewnątrz, jak to wygląda. Jak mnie sprzedano, wyszedłem na Zachód, bo Zachód mnie kupił. Ja mówię rzeczy z doświadczenia, nie że ja wymyśliłem sobie, czy coś takiego. To może być w każdym kraju takie coś. W tym czasie w Polsce było UB. I też, tylko w Polsce było inaczej. Trzeba było podpłacić parę razy i wypuścili człowieka. Dawali mu tak zwany paszport konsularny. Trzeba było go kupić. Mój ojciec się wstydził, że dał łapówę, żeby go wypuszczono z Polski, ale nie wypuszczano lekarzy. Ojciec nie chciał dać, bo to ja to mój kraj, tego jestem oficerem armii, to nikogo nie wzruszało, albo dajesz łapówę, albo nie wyjeżdżasz. To przyszedł człowiek i mówi, Ludwik, daj, ja to dam i wyjedziesz. To. Dlaczego ja mam zapłacić? Bo takie są układy. Taką odpowiedź. A na układy nie ma rady, dał, wyjechaliśmy w 64 roku. A w 68 przyszedł Moczar, taki generał był, i były kłótnie między dwoma frakcjami komunistycznymi w PRL-u. Moczar jako narodowiec postanowił oczyścić Polskę z piątej kolumny, to się nazywało. Na przykład mój ojciec jako bakteriolog był piątą kolumną. Moja mama po spotkaniach z Gestapo należała do piątej kolumny. I ja, bo dostałem już dowód osobisty wtedy. Dzisiaj na przykład wiadomo, że te dowody to jest oszustwo, ale wtedy nikt nawet nie wiedział, że takie coś wyjdzie na jaw. Pozbawiono nas obywatelstwa polskiego. Po 30 lat później się okazało, nie było takiej klauzuli prawnej, a mimo to pozbawiono nas. Kazano nam napisać, ja niżej podpisany, zrzekam się świadomie obywatelstwa polskiego i nikt o nie prosić nie będę. Podpisali. W 1968 roku wyrzucono obywateli jak oni to mówili, wyznania mojżeszowego, chociaż większość z nich to byli komuchy.
nie szkodzi, ale ty chciałby się pozbyć, żeby usiąść na tronie. Wtedy krążył taki dowcip. Ja myślę, że zrobimy przerwę, bo wystarczy na dziś. Przybiega moczar do Gomułki i mówi w jesień ostatniego Żyda, wysłaliśmy, nie ma Żydów w Polsce. Kretynia, nasze żony. Dziękuję, że przyszliście na mój wykład. Dzięki Bogu i tej istocie ja tu jestem dzisiaj. Dziękuję bardzo Państwu za obecność. Myślę, że jeszcze kilka pytań sami będzie do Pana, do Romana, dam radę? Że to? No, kilka pytań. Nie, przepraszam. Kilka pytań sami dam radę odpowiedzieć. Są pytania? Bo jak nie ma, to jest niedobrze. Mam pytania, ale to jest kilka spraw organizacyjnych. Jeżeli Państwo czujecie niedosyt i potrzebę spotkania się jeszcze z Panem Romanem Dachmanem, to zapraszamy jutro do siedziby Stowarzyszenia Sztuka Dobrego Życia. Wiecie, gdzie to jest? Tak. Dużo osób wie. To jest też pasażu Schillera. Zapraszamy ja na godzinę. Ja nie wiem. Prowadzimy. Zapraszamy na godzinę 16. Będzie możliwość jeszcze dokupić trochę książek. I też taka prośba do Państwa. Jeżeli to spotkanie miało dla Was wartość, poruszyło coś w serce w Was, to obdarujcie nas taką. Tam jest taka piękna misa śpiewająca, pytańska, można sobie pobrać i rzucić jakiś datek, taki serce, jak poczujecie. Po to, byśmy takie spotkanie mogli organizować i spotykać zwyczajnych, niezwyczajnych ludzi. Dziękuję i zapraszamy do pytań. Czy są pytania, to jeżeli ja będę mógł odpowiedzieć na nie, pamiętajcie, że ja nie głoszę tutaj nic. Nie jestem żadnym prorokiem, ani jasnowidzem, ani głosicielem. Ja się dzielę z Wami zebraną w tym świecie wiedzą i to, czego doświadczyłem, co zrozumiałem, tym się z Wami dzielę. Nic nie chcę zakładać, ani nic nie tworzę, bo my już jesteśmy stworzeni. Kto miał pytanie? Słucham Panią. Zaraz ja przejdę tutaj, żeby było słychać. Ja chciałam zapytać, ile rośnie środowisko. Słychać? Ja chciałam zapytać, ile środowisko alternatywne. My też środowisko alternatywne i z wielu głośnych, właściwie jak Pan, na przykład Pani Rada Sowa, czy